Na początku nowej kadencji stało się tak, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie było już jakby tym ugrupowaniem, które sprawuje władzę. Przeszliśmy do opozycji, aczkolwiek mówiliśmy, że nie będziemy tutaj w żaden sposób stwarzać problemów, będziemy starali się pomagać. Kiedy usłyszeliśmy, że ma nastąpić zmiana dyrektora w szpitalu w Turku, było to dla nas wielkie zdziwienie, no bo jeżeli ktoś zarządza, to wie, że w kluczowych momentach nie zmienia się negocjatorów. W tym roku należało wynegocjować nowe kontrakty na przyszłość dla szpitala i powinna to robić osoba, która szpitala znała, która miała dobre relacje z pracownikami. I to było takim dla nas gwarantem, że w miarę bezpiecznie te koszty zostaną utrzymane. Natomiast stało się inaczej. Ja również mówiłem na sesji, że nie oceniał kompetencji. Według mnie jest błędem, że został zmieniony dyrektor w trakcie negocjowania kontraktów. No, ale obserwowaliśmy, co się dzieje. No, ostatnie informacje są szokujące. Od 2018, od grudnia do chwili do czerwca wzrosło zadłużenie o blisko 4 miliony. To, proszę Państwa, jest naprawdę bardzo niepokojące. I ostatnia chociażby sesja, która mogłaby nam dać odpowiedzi, co się dzieje, ponieważ mieliśmy przedstawioną analizę finansową za maj, mieliśmy analizę finansową za czerwiec. Dyrektor nie do końca umiał mi wyjaśnić, dlaczego z maja na czerwiec nastąpił wzrost zadłużenia o 2 miliony złotych z miesiąca do miesiąca. Miała nam dać tę odpowiedź analizy za miesiąc lipiec i tutaj konsternacja, ponieważ na komisjach wspólnych dopytałem się, że pana dyrektora Sobczaka, że ten dokument jest w urzędzie. Poprosiłem pana przewodniczącego Szewczyńskiego o dostarczenie tego dokumentu do materiałów dla radnych. Po rozpoczęciu okazało się, że tych materiałów nie ma. Na moje pytanie, dlaczego ich nie ma, otrzymałem informację, że zarząd się z nimi jeszcze nie zapoznał. Jest to dla nas dziwne, ponieważ oczywiście zarząd nie zmieni liczb, które zostały dostarczone. No, co najwyżej może się zapoznać z tą analizą finansową. Co więcej, kuriozalna sytuacja, ten dokument znalazł się w końcu na sali, bo pan dyrektor Sobczak go odczytywał, miał go na biurku fizycznie. No i mój wniosek, żeby ten dokument dostarczyć radnym, do końca sesji tego dokumentu nam nie dostarczono. Więc nie mogliśmy jakby dokonać pełnej analizy, co tak naprawdę się dzieje w tych mechanizmach finansowych szpitala, ponieważ dostaliśmy tylko informację ogólną o poziomie zadłużenia, że to jest 17,5 miliona, ale nie mogliśmy spojrzeć, jakie te mechanizmy tam zostały przeprowadzone, jaki jest de facto skutek tych podwyżek, no bo też pan dyrektor na to nam nie de facto nie odpowiedział. Więc to jest na pewno bardzo istotny problem i o to będziemy tutaj dopytywać, aczkolwiek no, nie słyszymy o tej pomyśle, jakimś tam programie naprawczym. Wtedy krytykowano, że jest jeden dyrektor niedobry, drugi jest dyrektor niedobry. Teraz jest wszystko dobrze, jest cisza. Mówi się, że to jest problem systemu. Wcześniej jakoś był to problem dyrektorów, dzisiaj jest problem systemu. W ciągu kilku miesięcy wzrosło zadłużenie o 4 miliony, więc to ta sytuacja jest bardzo niepokojąca i na pewno będziemy tutaj żądać odpowiedzi na to, co się dzieje w szpitalu, ponieważ jest to zbyt istotna jednostka, instytucja dla bezpieczeństwa powiatu. To wielokrotnie podkreślaliśmy, mówiliśmy, że te nakłady trzeba ponieść dla bezpieczeństwa mieszkańców, dalej to podtrzymujemy. Natomiast musi to być jakoś racjonalnie zarządzane, my musimy wiedzieć, jakimi kryteriami się menadżer, dyrektor kieruje, podejmując te wszystkie decyzje. Wspomniane tu zostało o tym, że jako burmistrz Dobrej zasiadam w Radzie Społecznej szpitala, naszego szpitala. Na tej Radzie Społecznej w miesiącu lipcu na zadane przeze mnie pytanie panu dyrektorowi Sobczakowi w kontekście kontraktów, które wtedy nas informował o tym, że podpisał praktycznie już na wszystkie oddziały, i na pytanie zadane w kontekście wzrostu tych kontraktów, wynagrodzeń przewidywanych dla lekarzy, no zasłaniał się tajemnicą handlową, nie chciało nam nic powiedzieć. Dlatego też się tak zastanawiam, no, będąc gdzieś w Radzie Społecznej Szpitala, nie mając informacji na temat tego, jakie są podejmowane zobowiązania też finansowe przez pana dyrektora, no to się tak zastanawiamy nad tym, czy rzeczywiście te informacje powinny do nas docierać, czy nie powinny docierać, czy te tajemnice handlowe są na tyle istotne i ważne, żebyśmy my jako całe społeczeństwo w konsekwencji później nie wiedzieli też, jak te finanse szpitala się przedstawiają, skoro jest to publiczny zakład opieki zdrowotnej, jak to posiada w swojej nazwie. Zostaliśmy też wtedy poinformowani na tym lipcowym spotkaniu przez pana dyrektora o tym, iż miesięczne koszty, które się nie spinają,
w szpitalu to jest kwota 350 tysięcy złotych. Jeżeli sobie to pomnożymy przez 12 miesięcy, to mamy ponad 4 miliony złotych, które szpital wygeneruje w ciągu właśnie 12 miesięcy przy założeniu tych 350 tysięcy złotych strat, która to kwota z ust pana dyrektora została wypowiedziana. Jeżeli od tego odejmiemy około 2 milionów amortyzacji, nawet niecałych 2 milionów amortyzacji, to mamy sytuację na koniec tego roku taką, że powiat będzie musiał pokryć stratę szpitala w wysokości ponad 2 milionów złotych, jeżeli nie zmieni się kwestia finansowania w tym drugim półroczu, czyli już w tych kilku miesiącach, które zostały w tym roku i te środki finansowe się nie pojawią. Też w gronie wójtów, burmistrzów, którzy zasiadają w Radzie Społecznej naszego szpitala, dochodzi do wielokrotnie do różnych dyskusji, ale te dyskusje zawsze się kończą jedną konkluzją, a mianowicie tym, że jeżeli się nie pojawią większe ilości środki finansowe przekazywane na służbę zdrowia, to myślę, że te szpitale, szczególnie powiatowe szpitale, zawsze będą pod kreską i nie będą mogły generować, już nie mówimy to nawet o zyskach, ale generować takich przychodów, które pozwolą im bezpiecznie na bieżąco funkcjonować.